Dzień dobry. ZUS dokładnie wie, kiedy umiera emeryt, ponieważ po pierwsze wypłacają zasiłek pogrzebowy, a po drugie zaprzestają wypłacania emerytury, no bo emeryt nie żyje. Natomiast pomimo tego, że oni mają tam pełną informację co do rodziny tego zmarłego emeryta, to jakoś nie rwą się z tym, żeby ich informować o śmierci tego emeryta, ponieważ wiedzą, że rodzina czy spadkobiercy po takim emerycie, który zmarł i już nawet pobierał emeryturę, ma prawo do odziedziczenia po nim środków, które ten zgromadził w OFE lub na subkoncie w ZUS. Ale od początku, to główne konto, czyli tak zwany pierwszy filar dziedziczony, nie jest. Czyli tam, gdzie emeryt sobie najwięcej swoich środków odłożył, to w momencie, jak on kopnie w kalendarz, to te środki przepadają w czarnej dziurze. Natomiast inaczej sprawa wygląda, jeżeli chodzi o subkonto w ZUS-ie i o otwarte fundusze emerytalne. Tamte środki już są dziedziczone, nawet wtedy, gdy emeryt dożył emerytury, zaczął ją pobierać i w trakcie pobierania zmarł. W chwili obecnej 18 milionów Polaków ma subkonta w ZUS-ie i jest na nich, uwaga, 600 miliardów złotych. Dlatego ZUS tak się nie rwie do tego, żeby informować Polaków, że co do zasady te środki są dziedziczone, jednak nie z automatu. Trzeba po prostu złożyć wniosek. Na pierwszy ogień OFE. Wielu Polaków nawet nie ma pojęcia o tym, że ich bliscy odkładali sobie jakiekolwiek pieniądze w OFE. Jeżeli już mają pojęcie, to nie wiedzą w którym. Jak to ustalić? Wystarczy wziąć ze sobą akt zgonu i dowód osobisty, iść do ZUS-u, pokazać dowód osobisty, aby ustalić, że jest się rodziną, pokazać akt zgonu i poprosić, żeby w ZUS-ie powiedzieli, w którym OFE była osoba, która zmarła. Następnie udać się do tego OFE, przedstawić sytuację, wykazać, że jest się spadkobiercą i OFE wtedy wypłaca pieniążki na konto. 2. Subkonto w ZUS. Tutaj sprawa wygląda trochę inaczej. Jeżeli ktoś umrze, to co do zasady, połowa środków, którą zgromadził na swoim subkoncie, jest przekazywana na małżonka, natomiast nie w gotówce, tylko jest przypisywana na jego subkonto w ZUS-ie. Ale to jest tylko połowa. Jest jeszcze druga. Ta druga połowa przechodzi na osobę, która została upoważniona przez tą osobę, która zmarła. Czyli każdy, kto ma konto w OFE czy subkonto w ZUS-ie, upoważnia jakąś osobę do tego, żeby ona po nim odziedziczyła tą połowę składek. Tą połowę środków, które on tam zgromadził. Może to być mąż, żona, brat, siostra, kuzyn, czy osoba w ogóle niespokrewniona z tą osobą, która zmarła. I to jest kłopot, bo nie wiadomo, kto tak naprawdę był upoważniony, więc warto się wybrać do ZUS-u, jeżeli ma się podejrzenia, że było się tą osobą upoważnioną i zapytać się w ZUS-ie wtedy, czy ta osoba miała subkonto, czy miała subkonto w ZUS-ie. Jeżeli tak, to dlaczego te środki nie zostały przelane i zapytać, kto jest wtedy upoważniony, tak żeby przypadkiem ZUS sobie nie zapomniał tego wypłacić komukolwiek. Te sytuacje dotyczyły osób, które jeszcze nie dożyły emerytury, czyli sobie spokojnie pracowały, odkładały pieniądze na koncie, subkoncie czy w OFE. A teraz przechodzimy na ciemną stronę mocy, czyli emeryci, którzy już zmarli, pobierając emerytury. Pieniądze, które możemy otrzymać po osobie, która zmarła już pobierając emeryturę, to jest tak zwana wypłata gwarantowana. I tutaj bardzo ważna rzecz. Takie pieniądze możemy odzyskać tylko i wyłącznie do 3 lat, jak ta osoba na emeryturze była do 3 lat, czyli nie dłużej niż 36 miesięcy. Czym dłużej pobiera emeryturę, tym ta kwota będzie mniejsza. Ale po 3 latach, po 36 miesiącach już nie można się o żadne środki starać. I tutaj te środki przechodzą na tą osobę, którą wskazał emeryt, czyli na tą osobę uposażoną. Jeżeli takiej nie wskazał, to przechodzą one z automatu na małżonka. Jednak trzeba pamiętać o tym, że ten automat to nie do końca automat, bo za każdym razem trzeba złożyć wniosek z ZUS i dopiero wtedy te środki są wypłacane. I na koniec ta wypłata gwarantowana, jeżeli komuś się ją uda uzyskać, tak jak wspomniałem, czym emeryt krócej pobierał emeryturę, czyli na przykład miesiąc pobierał i zmarł, to ta kwota gwarantowana, ta wypłata gwarantowana będzie wyższa, a jeżeli przeżył na przykład 20 czy 30 miesięcy pobierając już tą emeryturę, to ta wypłata będzie niższa. I co ważne, ta wypłata gwarantowana już jest opodatkowana, czyli ZUS sobie potrąci podatek dochodowy i resztę, czyli netto, wtedy wypłaci Wam na konto. Czyli podatek tak naprawdę dotyka ludzi nawet po śmierci. I na koniec, dlaczego tak wiele osób nie chce odkładać pieniędzy do ZUS-u? Chciałoby nie płacić w ogóle ZUS-u, tylko odkładać sobie samodzielnie. Nie wiem, kupować sobie złoto, bitcoina, nieruchomości czy cokolwiek innego, bo tych składek jest dość dużo. Pierwszą i dla mnie najważniejszą sprawą, dlaczego ja bym nie chciał płacić w ogóle ZUS-u, jest to, że według danych GUS jasno wynika, że 25% mężczyzn nie dożywa emerytury. Czyli ja z ZUS-em idę na całkiem niezły hazard, bo ja się zakładam, że dożyję, a ZUS się zakłada, że nie dożyje. I wtedy lwią część tych wszystkich moich środków to pochłonie czarna dziura, nie będę mógł nawet z tego ani grosza zostawić swoim dzieciom. Dlatego ja jestem za tym, żeby ZUS był dobrowolny.
I to jest mój problem, tylko i wyłącznie mój problem, jak będzie wyglądała moja starość. Ile będę miał dzieci, czy coś sobie odłożę, czy może coś przekuna, to będzie moja indywidualna sprawa, czy ja wyląduję pod mostem, czy nie. I chciałbym, żeby ZUS dał mi prawo decydować o tym, jak będzie wyglądała moja złota jesień. Dobrego.